W tym roku nie sprzed Wyższego Seminarium Duchownego, a sprzed placu Kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego przy ulicy Starokrakowskiej 144 wyruszy piesza pielgrzymka diecezji radomskiej na Jasną Górę. Tegoroczną pielgrzymkę rozpocznie msza święta o godzinie 10 w kościele. Następnie pielgrzymi wyruszą, ale z zachowaniem obostrzeń sanitarnych, czyli 1,5-metrowym dystansem bądź z maseczką zakrywającą nos i usta. Noclegi będą odbywać się w namiotach jednoosobowych, chyba że są rodziną i wtedy wiadomo, że mogą mieć wspólny namiot, że będą też utrudnienia co do właśnie noclegów. Posiłki każda grupa ma też zorganizowane we własnym zakresie. Przez księży organizatorów zostały wprowadzone również limity osób. Grupy będą mogły liczyć pomiędzy 10 a 150 osób. W grupach tu z Radomia, z Kozienic, z Szydłowca, z Gozdu, z Kuczek, Małęczyna, z Karżyska Kamiennej, z Końskich, to łącznie wszystkich będzie około 700 osób z całej naszej diecezji. I te grupy będą szły swoimi trasami, będą niezależne. Pielgrzymi spotkają się dopiero 13 sierpnia na Wałach Jasnogórskich podczas mszy świętej.